Wojciech Kowalewski, chyba doskonale znany wszystkim naszym słuchaczom, wziął się za swoją działkę, ale troszeczkę inaczej. Inaczej to wszystko będzie przebiegało. Nie będziesz stał na bramce? No już od dłuższego czasu jakby tą rolę już mam gdzieś tam odłożoną na półkę. Na marginesie witam wszystkich słuchaczy Radia 5. Dzień dobry. Witamy gorąco. Czy masz godnych następców w Suwałkach? Ja myślę, że następcy zawsze byli, tylko kwestia wyłowienia? Tak? Wyłowienia, też stworzenia warunków odpowiednich do rozwoju talentu. Ile masz wzrostu? Po operacjach kręgosłupa mniej. Dlaczego o to pytam? Dlatego, że puchar Wojtka Kowalewskiego w drugim mikołajkowym turnieju piłki nożnej też musi być duży, tak? Rozumiem? Znaczy tutaj może nie chodzi o sam rozmiar pucharu, chodzi o uczestnictwo w tym turnieju i puchar przede wszystkim ma być wyróżnieniem dla wszystkich uczestników i tak rzeczywiście będzie. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymują taki sam puchar, jak również nagrody. Głównym celem tego turnieju, czyli drugiego mikołajkowego turnieju Puchar Wojciecha Kowalewskiego pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego jest przede wszystkim forma i propozycja formy aktywnego spędzania wolnego czasu, promocji właśnie tej dyscypliny sportu, czyli piłki nożnej wśród najmłodszych. I tutaj nie chodzi o rywalizację sportową, tylko o sam udział, o to, żeby powoli oswajać tych młodych sportowców właśnie z tym otoczeniem, z tym, że sport to ma być i przede wszystkim dobra zabawa, przyjemność, również jakaś forma wyróżnienia i święta, tak? Czyli święta dla samych uczestników, którzy będą akurat występowali w tym turnieju, jak również dla ich rodzin, rodzeństwa. To zacznijmy od początku. Gdzie, kiedy, po co, na co, dlaczego, kto? Serdecznie, kogo zapraszamy? Serdecznie zapraszamy wszystkich. Dzieci, rodziców, rodzeństwa. Już 15 grudnia w sobotę w zespole szkół nr 3 przy ulicy Szpitalnej 66 o godzinie 10 rozpoczynamy drugi mikołajkowy turniej o Puchar Wojciecha Kowalskiego pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Patronat sportowy nad tym turniejem objął Polski Związek Piłki Nożnej i program Grassroots UEFA. Jest to program mający na celu promowanie piłki nożnej wśród amatorów, dzieci, czyli wszystko to, co jest związane z piłką nieprofesjonalną.